Siema wszystkim. Zbieram się na rybki. Spróbuję coś nakręcić dla was. Dobra, wędka jest, to jest. Co jeszcze potrzebuję? O, jeszcze potrzebuję to. Dobra, zamknąć. Dobra. Moja kobra już stoi. Miała smarowanko na dworze. Ale to nic. Firmowy sprzęt. Firmowy rower, więc sami rozumiecie. Dobra. Jedziemy. No, ja już, ludzie na miejscu. Odkładam to wszystko. Podbierak zamarz. Przymrozek był w tą stronę. Dobra. Jeszcze. Dobra. Jeszcze troszkę. Dobra. Ok. Jest ok. Rawenda. Roślinki po drodze były. Ok. Okej. Przynęta. Wyskakuj ładnie, tak jest. Już wolfram się trochę pogiął. Jak to zwykle bywa, ale to nic. To nic. Dobra. Kurde. Jest pogoda, jaka jest. Dobrze. Jest trochę nieszczupakowa pogoda, ale w nocy był przymrozek. Więc nic nie wiadomo. Dobra. Wszystko jest. Jeszcze jakaś stara trawka na koniuszku. Ok. Zmoczmy trochę ogonek. Pracuje, pracuje. Pierwszy rzut. Trzeba przy pierwszym rzucie uważać, bo to nigdy nic nie wiadomo. Wolałbym, żeby była delikatna falka, ale niestety nie można mieć wszystkiego. Będziemy rzucać dalej.
Wiecie co? Chyba ryba szła za moim, kurde, za moją blaszką. Nie jestem pewny, ale chyba tak. Kurczę. Tak, to była ryba. Zobaczcie, co się stało z tym. Tu stała ryba. Pod nogami. Patrzcie, jaki się zrobił, jaka się zrobiła woda. Szła do samego końca, ale nie uderzyła. No nic. Mam nadzieję, że to widać, jaki zrobiła zamęt w wodzie. Nic, nie poddajemy się dalej. Jedziemy z tym koksem. Rybka co nie wzięła, była nie do końca zdecydowana, ale odprowadziła. Jest! Jest ryba! Jest ryba! Jest szczupaczek. Nie jest bardzo duży, ale jest. Patrzcie. Widzicie? Walczy fajnie. No, jest rybka. Coś pięknego. Ale wariat. Patrzcie, co się dzieje, jak chlupie. Jest to duży szczupak. Ale jest. Widzicie? Jest szczupaczysko. No tak. Tak jak mówiłem. Jedna rybka odprowadziła, chyba że to była ta sama. Patrzcie. Piękny szczupaczek. Zaraz go zmierzymy i wam powiem. Ale myślę taki z 60. Zobaczymy za chwilę. Patrzcie. Taki szczupaczek. 59. Można powiedzieć 60. Można powiedzieć, że 60. Taka rybka. Taka rybka. Piękny. Taki pistolet. Ale zawsze. No, kolejny szczupaczek. Znaczy kolejny. Dzisiaj pierwszy. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. Taka bestyjka. Wypuszczamy go. Wariacika. Hopsa, nie w tą stronę. Przyjacielu. No. Patrzcie. Jeszcze stoi bestyjka. Jaki piękny szczupak. Odpoczywa sobie. W wodzie. Wariacik. Piękny szczupaczek. Może nie bestia, ale cieszy. Schował się, odpoczywa. Dobrze. Zaraz pewnie sobie pójdzie. Nic, zapraszam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Ja lecę dalej z koksem. Teraz pokażę wam, jak ja wiążę przypon. To jest mój wolframik długi. Żeby się szczupak nie zaplątał, bo jak się zapląta, to może uciąć plecionkę bez żadnego problemu, więc robię tak. Tu sobie wkładam paluszki. Obkręcam na to, dajmy na to 10 razy. Wystarczy. Teraz przekładam tu, gdzie sobie zahaczyłem, żeby to dobrze było widać. Nie wiem, czy to dobrze widać.
przez to. Takie proste wiązanko. I teraz pomału obsuwam to, żeby mi się splecionki nie zrobiły. Ja mówię na to pióra. Patrzcie. Zaciskamy. Tu jeszcze troszkę opuścić. Nie ma prawa nam się to zerwać. Ucinaczki. Tak. I zobaczcie. Tak wiąże przypon. Jeszcze przynętę potrzebuję, gdzie ona jest. Ja tu założyć. Co tu założyć. Tu jest taka fajna srebrna. Zobaczymy. Robimy cyk. Widać. Odpinamy agrafkę i zapinamy blaszkę. I ten mój pit cały ze szczupakami jest taki. Tu jest krętlik i przypon. Jedziemy dalej. Do boju. Ta pora zimowa. Przydał się jakiś szczupak, żeby znowu ręce ogrzać. Zobaczymy. Przydałoby się coś. O, jest! Było branie, widzieliście? Było branie. Ciekawe, czy powtórzy. Było branie 100%. Kurwa, ale jaja. Próbujemy jeszcze. Nie poddajemy się. Ale ładnie cykało. Ale tylko dziubie. Ciekawe, co to było. Na pewno szczupak. Pięknie. By było, jakby się zapiął. W lewo, ale nic, zwijamy i czekamy. Jakoś zimno. Trzeba zaraz zadzwonić do żony, niech szykuje coś ciepłego do jedzenia, bo robię się głodny. Może to nie jest jakieś długie łowienie, ale jeszcze dzisiaj nic prawie nie jadłem. Nie wiem, czy wyjecie dzień, czy jecie rano, czy nie jecie rano. Ja rano nie lubię jeść. No zobaczymy. No już nie jest takie rano.
co to było? Ja pierdzielę. No nie wierzę. Teraz już mam zaczep, bo czuję, ale wcześniej. Naprawdę dziwna sprawa. W tych krążelach na pewno siedzą szczupaki. Ryba była, spadła, widzieliście to? Dlaczego nie zauważyłem, że ryba była? Ja pierdzielę. Jest! Nie, jest! Jest! Jest, zaciąłem go. Spadł! Widzieliście, jaki był piękny? Dlaczego? Ale zrobił wir na wodzie, zobaczcie. A go tak ładnie przyciąłem. A drugi raz co prawda, ale to już był duży szczupak. Ale się wystraszyłem. Ale mi serce wali. Ale pech. Kurde. Teraz już na pewno nic nie poczuję. Ale mi serce wali, wiecie? To była duża bestia. Dwa razy wziął. Aj, jejku. Thank you.
Jest. Nie, zaczep. Gałąź. Myślałem, że ryba. No ale zawsze coś, nie? Jest! Ale targa. Jest ładna ryba. Jest kolejny szczupak. Podasz podbierak? Kurwa, podbierak jest z drugiej strony. Weź go trzymaj. Nie wiem, czy dam radę. Ładny szczupak. Pięknie chodzi. Szczupaczysko. Nie, nie jest duży. I podobny. Zaraz się wypnie. Nie wypnie się. Wypnie się, bo Staszek już ma podbierak. O, tak jak go będę łapał. Jest nieduży. Jest szczupaczek. Pan szczupak. Zagryzłeś pan. Pomóc ci coś tam? Nie. No możesz zdjęcie mi zrobić. Aś ty waliacie. Pan szczupak. Malutki, ale zawsze coś. No, panie szczupaku, ile pan masz? Opa, 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 aż ty do wody. Spokojnie, dziadu. Mały, ale jest wariacik. Dobra, nie ruszaj się. 60. 60. 60. Glizdogon. Wypuszczamy pana szczupaczka. Pan szczupak. A bąbelki puścił, poszedł. Jest super. Już drugi. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik. Niestety jeden szczupak, jak było widać, się wypiął. Szkoda. Jeden był. Wczoraj złapałem jednego, pokażę wam. Może złączę ten film. Będą dwie ryby i jedna spinka. Ale nic, nie poddajemy się. Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu coś będzie. Zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczyska.